proszę. Wyrażone kwotę darowanej 97,16. Punkt 8. Paragraf 43-60. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w uruchomionej publicznej sieci telefonicznej. Tutaj nie było planu finansowego. Punkt 9. Paragraf 43-70. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Plan finansowy na rok 2012 2300 zł. Wykonanie od zarobku 2012 1715 zł 35 groszy. Procentowe wyrażenie planu 74,58. Punkt 10, paragraf 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Nie było planu finansowego. Punkt 11, paragraf 4410. Pobyły służbowe krajowe. Też nie było planu finansowego na rok 2012. Punkt 12, paragraf 4580. Pozostałe odsetki. Plan finansowy na rok 2012 50. Całkowita kwota do dyspozycji dzielnicy 40 tysięcy. Plan finansowy na rok 2012 40 tysięcy. Wykonanie za rok 2012 37 942 zł 99 groszy. To daje procentowe wykonanie w wysokości 94,86. Tutaj jest komisja członków komisji rewizyjnej. Kraków 3 kwietnia 2016 roku. Szkody. Sprawozdanie finansowe do zarządu dzielnicy ustępujących za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2012 roku. Poprzednie zmiany sprawozdania finansowego zarządu dzielnicy ustępujących za okres od 1 stycznia 2012 roku, 31 grudnia 2012 roku. Członkowie komisji rewizyjnej głosują pozytywnie sprawozdanie. Środki finansowe wykorzystane przez zarząd dzielnicy ustępujących zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i nie.